Hej, hej, przychodzę dzisiaj do Was z Cholem, z Sinseja i rozpoczynam od takiej pięknej lnianej sukienki. Wzięłam ten kolor, chociaż chciałam czarny, ponieważ nie było rozmiaru. A chciałam zobaczyć, jak leży. Sukienka jest mini, nie midi, ale zobaczymy. Z tymi sukienkami w Sinseju jest różnie niestety, bo czasem te mini mają dobrą długość, czasem niestety są za krótkie. Tę sukienkę już widziałyście, tylko w niebieskiej wersji. I zamówiłam jeszcze do zobaczenia tą czerwono-różową. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ten kolor nie podoba mi się bardziej, bo on ma ciekawsze przejścia. Te paski on ma w dół, więc powinno to bardzo fajnie działać na sylwetkę. Tamta niestety długością mi nie odpowiadała, ale stwierdziłam, że być może ta będzie lepiej wyglądać. Zobaczymy. Następna rzecz to sukienka mocno w moich kolorach. Biało-niebieska, w piękne kwiaty. Nie wiem, jak ona będzie wyglądać. Tu ma rozcięcie na dekolcie. Ona jest sztuczna, nie da się ukryć, że jest sztuczna. I następna rzecz, jaką Wam dzisiaj pokażę, to jest sukienka hiszpanka. Taki kwiatowy wzór, rozmiar XL. Powiem Wam, że ona niestety ma sztuczny materiał. Ma paseczek do związania. Taka farba niasta. Ten wzór, nie wiem, czy jest to mój kolor. Następna rzecz to taki zwykły czarny topik i on jest z wiązaniem. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Bardzo podoba mi się, że on tu ma takie jakby przeszycie pod biustem. Rozmiar XL. Wydaje się dość obszerny. I jest taki prążek. Bardzo mi się podoba tak na wieszaku. Zobaczymy, jak wygląda na mnie. Następna rzecz jest taka bardziej dla odważnych. I to jest taki w stylu gorsetowym topik. On tu w ogóle ma fiszbinę po bokach. Tył ma krótszy. Materiał sam w sobie jest taki kwiatuszki. Wiązany tutaj z przodu. Dziewczyny, to jest rozmiar XXL, ale nie wiem, czy ja się w to wbiję, więc zobaczymy to tylko, jeśli w to wejdę. On tutaj z boku ma jeszcze zameczek, żeby go delikatnie powiększyć. Mega mi się podoba, natomiast nie jestem pewna, jak ja będę w tym wyglądać i czy w ogóle w to wejdę, ale zobaczymy. I wracając jeszcze do topików, to mam taki sam, tylko bez jakby wiązania, z zakładkami tutaj po bokach. Bardzo podobny do tego, co mierzyłam z H&M, taki kremowy. No a tutaj jest czarny, zwykły proszkowany t-shirt. Może naprawdę fajnie wyglądać. Rozmiar XL. I ostatnia rzecz, na którą najbardziej czekałam, o dziwo, ona jest tak bardzo w moim stylu, tak cudowna. Pewnie się zdziwicie, ale dziewczyny, to jest t-shirt Szczęki. Kocham takie t-shirty, a w ogóle motyw rekinów. Ja bardzo lubię właśnie filmy o rekinach, ale nie te dokumentalne, tylko właśnie te takie filmy grozy. I Szczęki uwielbiam. Jest to dla mnie bardzo ciekawy film. W ogóle wszystkie te takie odnośnie, tu jakieś włosy, blond, to nie moje, a nie, to coś od t-shirtu. To jest taka przyjemna, grubsza bawełna, więc na lato nie do końca, ale do niebieskich, pięknych jeansów myślę, że będzie super wyglądać. Szkoda tylko, że te zdjęcia wszystkie są takie same. Mogłoby być coś, wiecie, innego, bo zazwyczaj jak są takie t-shirty, no to są różne zdjęcia, albo ewentualnie jedno w duże, bo tak cztery takie same to tak. No nie wiem, ale mega mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie na mnie taki oversize'owy, a nie dopasowany, bo o to mi chodziło. No i tu mamy właśnie licencję, więc mega. I to, że jest w czysto białym kolorze, to jest totalnie na plus. Powiem Wam tak, jest dopasowany. Myślałam, że będzie troszkę bardziej oversize'owy. Jakby nie jest za mały, ale te ręce tak delikatnie mnie opinają. Natomiast skoro jest to bawełna, będzie się naciągać, więc wydaje mi się, że jestem mocno nad to. Więc naprawdę mi się podoba. Przymierzę go sobie jeszcze ze swetrem, bo myślę, że taki t-shirt będzie fajnie wyglądać. Pod
kurtki jeansowe, o właśnie, pod jakieś takie kardigany, no to jest, może nie do tego swetra, chyba że byłby czarny, ale mega mi się podoba. Mega mi się podoba ten t-shirt i jakość, a cena, bo on kosztował 30 zł, no to jest super t-shirt, super bawełna i naprawdę do takich fajnych jeansów, których będę za niedługo poszukiwać, myślę, że fajnie się sprawdzi. Dobra, dziewczyny, i mierzę ten zwykły czarny topik. Powiem Wam, że on, nie wiem, tak się zastanawiam. Od razu ubiorę coś na niego, bo ja nie będę go nosić jakby samego, tylko właśnie czy pod marynarki, czy pod coś. Powiem Wam szczerze, że tak, no cenowo na pewno korzystnie wychodzi, ale on nie jest aż tak ściągający, jak był tamten. Ten może się bardzo szybko naciągnąć. Ja jakoś nie jestem przekonana do końca i chyba go sobie nie zostawię. Ja mam dużo takich krótkich topów, a chciałabym chyba coś teraz dłuższego do włożenia w spodnie, bo będzie mnie denerwować właśnie, że ja się podnoszę, a on odkrywa mi ten brzuch i myślę, że tego sobie nie zostawię. Dobra, przez ten top przejdziemy szybko. To jest ten ze sznureczkami. Powiem Wam szczerze, że totalnie nie. I mamy tą sukienkę. I powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się podoba. Nie wiem, czy jeśli chodzi o wzór, czy za dużo się nie dzieje. Ona jest związana, więc trzeba też jakoś ogarnąć, jak ją się układa do końca. Ja nie jestem w to zbyt dobra, bo rzadko chodzę w sukienkach, ale jakoś trzeba się ładnie związać, żeby to sobie tutaj podkreślić. Mega mi się podoba, że ma rozcięcie na nodze, bo robi to coś ciekawego, a na sukience, a na serwetce plus size nawet wygląda to całkiem korzystnie. No hiszpanka, więc u mnie jak najbardziej na tak. Piękne są te rękawy, naprawdę rękawy są boskie. Powiem Wam tak, to jest poliester. No właśnie nie umiem sobie tu tego ogarnąć, tego przodu, bo tutaj jest jeszcze przeszycie i chciałabym to przeszycie ukryć sobie pod tym paskiem i potem mi się za dużo marszczy. Nie wiem, może gdzieś z boku to później zawiązać. No nie wiem, to trzeba by było ogarnąć. Jedyne, co mi nie do końca pasuje, to chyba ten wzór. Tak mi się wydaje, że dzieje się za dużo. Natomiast długość, wygląd, to rozcięcie, to myślę, że jest totalnie na plus i naprawdę fajnie wygląda. Dobrze, i przechodzimy do tej. I oczywiście wzór jest piękny. Gdyby ten kolor był w tamtej sukience, to bym się nie zastanawiała. No tutaj jak widzicie, według mnie to nie jest sukienka dla mnie, jeśli chodzi o w ogóle proporcje sylwetki. Tutaj widać mi stanik. No trzeba by ją było nosić totalnie bez stanika, ale u mnie to by raczej nie zdało rezultatu ze względu na duży biust. Więc tak nie do końca. Bardzo tak oblepia mnie ta sukienka, tak mi się wydaje. Jest to bardzo długa. Jest długa, także taka, jakaś taka bardziej sręka, no ciężko mi powiedzieć, natomiast ja się w niej totalnie nie czuję. Nie w tym kroju. Kolor jest boski, materiał poliester, więc na minus. Natomiast nie mój krój. Dobra, i mamy tą sukienkę w tym drugim kolorze. Dziewczyny, nie wiem, czy ja mam wrażenie, czy ten kolor jest dłuższy, czy mi się tylko wydaje, ale jakby kończy się na wysokości kolan, więc dla mnie jak najbardziej długość w tej sukience jest w porządku. Wydaje mi się, że te pasy, które są wzdłuż, bardzo dobrze robią na sylwetkę. No i teraz mam dylemat, który kolor wygląda lepiej według Was? Czy ten czerwony, czy jednak ten niebieski z poprzedniego filmiku? Nie wiem sama. Powiem Wam, że sama nie wiem. No to jest wzór typu patchwork, czyli mamy bardzo dużo wzorów na sukience. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy na mnie mi się to podoba. Dajcie znać, który kolor wygląda na mnie lepiej. Wydaje mi się, że ta rzeczywiście jest dłuższa. I ostatnia sukienka kojarzy mi się bardzo z modą taką plażową, wakacyjną. Czyli ubieramy strój kąpielowy pod spód i idziemy na plażę.
No dla mnie sukienka jest totalnie za krótka. Wydaje mi się, że mnie poszerzają te falbanki. Zastanawiam się, jak by wyglądała ta sukienka w wersji midi na przykład, żeby była jeszcze jedna falbanka. Czy to by ciekawie wyglądało? No nie dość, że nie mój kolor, to wygląda dość niekorzystnie. Też biust wydaje mi się, że tak odcięty nie wygląda zbyt dobrze. No, sukienka jest taka nijaka, szczerze powiedziawszy. Taki worek plus falbanki, także mi się totalnie nie podoba. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, także dajcie znać, co myślicie. Czy coś wpadło Wam w oko? Mi najbardziej podoba się t-shirt w szczęki, także jestem ciekawa Waszych komentarzy pod dzisiejszym filmikiem. Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!